słuchajcie, jesteśmy drugi dzień w podróży do Alicante. Jak wyjeżdżaliśmy z Lloret de Mar, mieliśmy ponad 600 km. Teraz nam zostało 140 km. Zatrzymaliśmy się na postój, żeby troszkę rozprostować kości. Przejeżdżamy teraz przez prowincję Walencji. Mijamy wiele upraw, wiele sadów owocowych, pomarańczowych, mandarynkowych i są też piękne kwiaty. Takie kwiaty fioletowe. I tam one rosną. Pasują do was te kwiatki. Wy dzisiaj na fioletowo obie dziewczynki. I tam one są. I tutaj jest to piękne drzewo z tymi kwiatami. Mama, ty też zelwi. Nie, ja wolę jak rosną na drzewie. Ale ładna okolica. Jest tutaj tak zielono. Co to za owoc? To drzewo jest niesamowite. Ma naprawdę wielkie kwiaty. Idziemy takim wiaduktem nad autostradą zobaczyć, co jest po drugiej stronie, a stąd rozciąga się taki widok. Wszystkie tutaj te tereny są zielone, widać, że są uprawne. Wszędzie widać drzewa owocowe, pomarańczowe i inne. Widać, że ten teren sprzyja uprawom. Po tym wiadukcie przeszłyśmy na drugą stronę. Takie tu rosną drzewa. Mają bardzo duże liście. Posłuchajcie cykad. Witajcie kochani, jestem w kolejnym miejscu naszego pobytu. Jest to nasz trzeci kemping. Znajdujemy się w miejscowości El Campello, 13 km od Alicante. Jesteśmy na kempingu El Jardín. Tutaj mamy naszą przyczepkę, przedsionek rozłożony, bez ścianek. Była jedna ścianka założona z tej strony, ale była burza, ogromna wichura i bardzo, bardzo hałasowała ta ścianka. Tu jest nasze autko. Ogólnie kemping jest cały zapełniony. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Całkiem inaczej niż na poprzednim, gdzie były pustki. Mamy tutaj taki żwirek. I są takie utwardzone drogi. Bardzo się nam tutaj podoba, ale pogoda od kilku dni nie jest zbyt ciekawa. Jest zimno, pada. Jakieś 16 stopni w dzień i 10 stopni w nocy. I czekamy na zmianę pogody. Rozmawiałam z jedną panią z Niemiec i ona przyjeżdża tutaj od kilku lat na pół roku. Właśnie w miesiącach od października do kwietnia i mówiła, że jeszcze nigdy nie było takiej pogody, że jest to nienormalne, co się teraz tu dzieje. Normalnie o tej porze roku było tutaj zawsze około 30 stopni, normalnie ludzie się kąpali w morzu, październik, listopad, początek grudnia, a w styczniu pogoda sięgała 20 stopni w dzień, a około 10 w nocy. No i teraz właśnie tak jest, że jest 10-12 w nocy, 16-18 w dzień, ale prognozy są na przyszły tydzień troszkę lepsze, ma się przejaśniać, właśnie już teraz słonko wychodzi za chmur, ma być słonecznie,
więc mam nadzieję, że się to wszystko odmieni. Okolica przy naszym kempingu jest bardzo ładna, urokliwa, są fajne, jasne domki, bujna roślinność, kaktusy, palmy, fajne sosny, pinie, takie żywe kolory mają. Tutaj jest wjazd do naszego kempingu. Jest basen, można się kąpać, ale póki co lodowata woda, więc nie korzystamy. Na terenie kempingu, jak zazwyczaj, są domki, można sobie wynająć. Tym razem również udało nam się zarejestrować w systemie Axi i wzięliśmy sobie tutejszy pobyt na 2 tygodnie. Cena była 17 euro za dzień. Oni mają jeszcze taką dodatkową zniżkę, że jeżeli weźmiesz powyżej 10 dni, to płacisz jak za 9, no i potem jak weźmieliśmy 14 dni, to potem te 4 dni po 17 euro. Czyli tam zamiast 238 euro za 2 tygodnie zapłaciliśmy 221. Witam Was w dzisiejszym pięknym dniu. Zawitało do nas słońce, więc mam nadzieję, że będzie już tak cały dzień. Prognozy są dosyć fajne na najbliższe dni. Temperatura około 20 stopni i słonecznie, więc mam nadzieję, że te deszcze, które były przez ostatnie dni, już minęły. Ja teraz idę na poranny spacer. Możecie posłuchać śpiewu ptaków i oglądać ze mną piękne kwiaty i delektować się naturą. Dzisiaj na niebie są fajne chmury, jak malowane. Bardzo lubię takie chmury, można doszukać się w nich różnych kształtów. Mieszkamy w spokojnej i malowniczej okolicy, w otoczeniu takich właśnie fajnych sosen i bardzo często widzimy tutaj wiewiórki. Przed chwilą jedna biegła sobie po drzewie. Ciche miejsce, z dala od hałasu, w otoczeniu gór. Kilka kroków z kempingu widać już takie fajne górki. Ulice pachną kwiatami. Idę i naprawdę czuć, jakby to była wiosna. Takie kaktusy to codzienny widok. Ten kwiat słodko pachnie. Jak wjechaliśmy do El Campello, to poczuliśmy się troszkę dziwnie. Było tutaj jakoś tak za bardzo pusto i za cicho. No i muszę powiedzieć, że jest tutaj tak cały czas. Nie ma tutaj dużego ruchu. Mało osób spotyka się idąc na spacer. Więc można po prostu tutaj odpocząć. Na kempingu też jest dosyć cicho. Chyba my z naszymi dziećmi jesteśmy tam najgłośniejsi. Kilkaset metrów wyszłam z kempingu i jest drugi kemping. Tutaj też można się zatrzymać. Spaceruję już od 20 minut i dochodzę do morza. I tak jak nam podano w informacji, nasz kemping znajduje się około 800 metrów od plaży. Wzdłuż linii brzegowych jest wybudowane mnóstwo hoteli, więc można naprawdę mieszkać w pięknym miejscu z widokiem na morze. Do plaży muszę jeszcze przejść tutaj przez
atrakcję kolejową. Jeżdżą tutaj tramwaje. Droga wolna, można iść. W obu kierunkach biegnie tutaj taka promenada wzdłuż linii brzegowej. A tutaj można odpocząć i delektować się widokiem morza. Całemu temu miejscu uroku dodają góry. Dość długo jest tutaj płytko, więc myślę, że dla dzieci byłoby fajnie. Jak w dzień będzie cieplutko, to tutaj przyjdziemy. Plaża jest tutaj piękna, piaszczysta, bardzo szeroka. Co kawałek są prysznice i też budki dla ratownika. Dorośli mogą się opalać, a dzieci mogą korzystać z placu zabaw. Żeby przejść z plaży na drugą stronę przez trakcję kolejową, mamy tutaj światła dla pieszych. Mam teraz zielone, więc mogę iść. Mnie czeka teraz spacer pod górkę.